Witam. Nagrałem krótki filmik na temat tego, że będę wychodził z systemu. Patrz, jak pięknie wychodzę z systemu z telefonem Google'a. A to dlaczego? Bo proszę Państwa, wylogowałem telefon Google'a. Zadziwiająco jedyny telefon, który potrafi się wysystemować najlepiej, jest telefon bardzo systemowy. Google ma to do siebie, ten telefon to jest Pixel 6, że bardzo łatwo można zmienić system operacyjny. Ja tu zmieniłem sobie system operacyjny na to jest system operacyjny, to jest taki bardzo, bardzo mały, jest mało tu się dzieje. Dobry. Na system operacyjny, który to się nazywa Graphene OS. Graphene OS ma to do siebie, że jest taki bardzo, bardzo sympatyczny w temacie security, czyli bardzo łatwo się uchronić przed szpiegowaniem, podsłuchiwaniem, przed masą różnych tego typu rzeczy, które Google, Facebook i wszystkie inne programy okoliczne robią notorycznie. Google ściga nas, łączy kropki, wszystkie konta łączy do siebie. Oczywiście to jest bardzo łatwe życie. Nie trzeba pamiętać haseł, nie trzeba pamiętać różnych rzeczy. Google wszystko za ciebie zrobi. Problem polega na tym, że zbiera dane do tego stopnia, że jesteśmy szpiegowani nie tylko po to, żeby nam wcisnąć reklamę, ale też po to, żeby nam robić, jak to się nazywa, nasz profil. Pod każdym kątem można sprofilować człowieka i później na przykład, był taki fajny kiedyś film Minority Report, gdzie na przykład zamykano ludzi do więzienia, zanim popełnili przestępstwo, bo mieli popełnić przestępstwo. Ja tak troszeczkę wychodzę w przyszłość, ale no Terminator 2, który był pięknym filmem fantastycznym, no robi się bardzo rzeczywisty, bo Skynet, który aktualnie nazywa się ChatGPT, albo prawdopodobnie jest inna wersja wojskowa, wersja, którą my tu widzimy dostępną dla publiki, to jest wersja nie tyle testowa, co wersja ucząca się, gromadzi masę danych na temat ludzi, na temat ich zachowania, a taki Google na przykład bardzo w tym wszystkim im pomaga. Dlatego ja próbuję powódku wyjść z systemu. Będziemy się przeprowadzać na wieś do Polski. No prawdopodobnie będę musiał się wyprzedać z wszystkiego, co posiadam, takiego szybko spieniężalnego, żeby kupić sobie dom na wsi w Polsce, bo znalazłem taką dość dobrą ofertę i będę się jej trzymał. Więc o, tutaj Wam pokażę jeszcze jak o, jest bardzo o, tutaj jest Aurora Store, to są aplikacje, które są, można sobie zainstalować i każda aplikacja jest tak zrobiona przez te Aurora Store, że w zasadzie jest się niewykrywalnym, więc tak jak mówię, wracamy do Polski prawdopodobnie niebawem i będziemy się zajmować ekologicznym rolnictwem. Nie, no tak naprawdę pomyślałem, żeby tam, gdzie znajdę to, gdzie mam się zamieszkać, to najpierw muszę wyremontować sobie jedno mieszkanie, później dwa kolejne mieszkania wyremontować, żeby coś z nimi zrobić, albo pod wynajem, albo coś takiego. I pomieszczenia, które gospodarcze, które będą mi dostępne, to mi się przydadzą, bo jak będę do Polski zjeżdżał, to mam, co tu dużo mówić, masę, ale to masę towaru. To wszystko, co tu widzicie, już jest moje w zasadzie, bo ja praktycznie wszystkich vendorów wykopałem z mojego sklepu. Jedyne, co zostało, to tam jakieś niedobitki. Więc ja sobie tak tutaj pięknie urzęduję. Aha, tam jeszcze, widzicie, tam mam lodóweczkę i taki automat do kawy, bo jeszcze stwierdziłem, że jak tylko mi się zachce, będę jeszcze sprzedawał ludziom kawę do zakupów. Jak oczywiście wydadzą odpowiednią ilość pieniędzy. Więc Graphene OS to jest pierwsza rzecz, którą po prostu zrobiłem po to, żeby się lekko zabezpieczyć. Co prawda nagrywam to aktualnie na iPhone'ie, tym telefonem, który teraz tu trzymam w ręku, to jest iPhone. I moja mamusia sobie go zażyczyła w prezencie, więc no, dlaczego nie, przyzwyczaję się do iPhone'ów, niech ma. Problem polega na tym, że iPhone'y to są telefony, które najbardziej szpiegują wszystkich. One są najbezpieczniejsze teoretycznie dla użytkownika, ale patrząc na to szerszym okiem, to są telefony, które gromadzą wszystkie, absolutnie wszystkie dane o Tobie.
Jeszcze jak nie daj Boże masz na ręku zegarek smart, no to wszystko o tobie wiedzą. Do tej pory, chyba do lat 90. już mogli spokojnie wytypować, ile lat przeżyjesz, ile będziesz miał dzieci, jakim samochodem będziesz jeździł. Teraz to jest w zasadzie typowanie co do ilości włosów na głowie. Tak sobie tak lekko przesadzam, ale tak to mniej więcej wygląda. Wszystkie aplikacje po kolei biorą od ciebie pozwolenie na kolekcjonowanie informacji o tobie. Ty się na to zgadzasz oczywiście, bo to ułatwia, to jest takie fajne i sympatyczne. Rzeczywiście, jak uruchomiłem takiego Grafena OS, który był cały czarny, cztery aplikacje na krzyż, nawet kalendarza tutaj nie było. Teraz właśnie ściągam jedną z aplikacji, która będzie mi służyła jako odczytywacz dokumentów. Jest to skomplikowane dosyć dla laika, ale da się zrobić. Da się zrobić, więc powoli uciekamy. Nauczyć się trzeba, pewnie już o tym mówiłem, nauczyć się trzeba hodować roślinki na parapetach, póki jeszcze można, bo już słyszałem o tym, że Unia Europejska chce zdelegalizować w ogóle domową produkcję rolno-spożywczą, bo to jest za duży carbon footprint, prawda? Nagle się okazuje, że dwutlenek węgla, który jest nieodzowny rośliną do życia, jest szkodliwy. No oczywiście niedługo my ludzie, którzy oddychamy i wydzielamy dwutlenek węgla, będziemy szkodliwi dla środowiska, też nas trzeba będzie wcześniej relokować na kolejny level, że tak to ujmę. I świat się zaczyna budzić trochę wolno, trochę szybko, ale ludzie zaczynają widzieć, że no nie tędy droga. Ale do momentu, kiedy rzeczywiście ludzie się obudzą i zobaczą, jakim syfem jest na przykład Unia Europejska, w ogóle co tu się dzieje na tym świecie, no to może być już późno. Skynet już jest obudzony, Skynet już działa i ludzie mówią, no tak, ale się ludzie na to nie zgodzą. No dobra, ludzie się na to nie zgodzą, ale maszyny nie będą miały z tym żadnego problemu. Jeżeli ChatGPT aktualnie już się uczy w podstępie geometrycznym, to zakładam, że już ma jaźń od jakiegoś czasu. Nawet ten głupi ChatGPT. A są jeszcze inne programy, które się bardzo ładnie uczą. One wszystkie połączone tworzą taką wielką sieć informacyjną, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie już tego powstrzymać. Musielibyśmy prawdopodobnie teraz wyłączyć wszystkie komputery, całą sieć zaorać. Jedyne tak naprawdę, co mogłoby powstrzymać aktualnie rozwój sztucznej inteligencji, to jest taki rozbłysk słoneczny, który by po prostu spalił całą instalację elektryczną, elektroniczną na Ziemi. I tylko to by mogło uratować nas przed ekspansją. No, my jako ludzie jesteśmy gatunkiem wymierającym. Teraz rolę na Ziemi gospodarzy przejmą maszyny. I Łukasz pojechał za bardzo. No dobrze, ale zobaczcie sobie na maszyny firmy General Dynamics, Boston Dynamics, które bardzo ładnie pokazują, jakie mechaniczne możliwości maszyny już mają. Do tego dołączasz komputer, który już teraz w zasadzie może być tej wielkości, albo jeszcze mniejszy, procesory są już bardzo zaawansowane i mamy gotową postać, która ma 20 razy więcej sił jak człowiek, szybkości więcej jak człowiek, jest inteligentniejsza od człowieka. Ludzie powiedzą, a przecież człowiek myśli abstrakcyjnie. No a co, maszyny już nie myślą abstrakcyjnie? Przecież człowiek też nie tworzy nowych rzeczy w głowie, tylko składa do kupy rzeczy, które już poznał, to modyfikuje je przez inne doświadczenia. A co robią logarytmy? No co one robią? Przecież robią bardzo podobnie. Więc śliczny kolor. Normalnie. Aha, jeszcze wam pokażę w kolejnym filmie, bo ja tutaj kupiłem taki sobie uszkodzony w rogu, on specjalnie, bo był dużo tańszy, a ja to i tak będę zalewał żywicą epoksydową tą część, żeby wyrównać. I ja tutaj będę robił sobie tył ze skóry aligatora, bo mam taką skórkę, gdzieś mi tam się ostała i prawdopodobnie sobie ją tutaj zamontuję i będę miał odjechany swój telefon ze swoim systemem i ze swoją skórką. Dobra. Powiedzcie, co myślicie na temat takich moich przemyśleń. Ja jestem dobrej myśli, wbrew pozorom,
ale na razie, na chwilę obecną, trzeba się bardzo bronić przed tym, co się dzieje. Nasz powrót do Polski jest pod znakiem zapytania z racji tego, że nasz rząd polski pcha nas bardzo do wojny, co oznacza, że nie bardzo ja bym chciał się teraz specjalnie w kamasze pchać. Ale mimo tego Polska myślę, że jest dobrym celem, tylko że nie w tym roku, może w przyszłym. Zobaczymy, jak to się wszystko już rozwiąże jakoś, albo się nie rozwiąże. Pozdrawiam. A właśnie, jakby ktoś chciał zasponsorować mój dom w Polsce, zapraszam do donacji. Pozdrawiam, cześć.